Rozdział 72. Rzym szalał po dawnemu, tak iż zdawało się, że to miasto, które podbiło świat, poczyna się wreszcie z bruku przewodników rozdzierać samo w sobie. Jeszcze zanim dla apostołów wybiła ostatnia godzina, przyszedł spisek Pizona, a po nim koźba tak nieubłagana najwyższych głów w Rzymie, że tym nawet, którzy widzieli bóstwo w Neronie, wydał się on w końcu bóstwem śmierci. Żałoba padła na miasto. Strach rozsiadł się po domach i w sercach. Ale portyki wieńczyły się bluszczem i kwiatami. Nie wolno było okazywać żalu po zmarłych. Ludzie, którzy budzili się z rana, zadawali sobie pytanie, czy ja dziś kolej nadejdzie. Orszak mar ciągnących za Cezarem powiększał się z dniem każdym. Pizo przypłacił głową spisek. A za nim poszli Seneka i Lukan. Feniusz Rufus i Plautius Lateranus, i Flavius Scevinus, i Afranius Quincianus, i rozpustny towarzysz szaleństw Cezara Tullius Senecio, i Proculus, i Ararykus, i Turgunus, i Gratus, i Silanus, i Proximus i Subriusz Flavius niegdyś oddany całą duszą Neronowi, i Sulpicius Asper. Jednych gubiła własna nikczemność innych bojaźń innych bogactwa innych męstwo Cezar przerażony samą liczbą spiskowych okrył żołnierstwem mury i trzymał miasto jakby w oblężeniu wysyłając co dzień centurionów z wyrokami śmierci do podejrzanych domów skazani płaszczyli się jeszcze w listach pełnych pochlebstw dziękując Cezarowi za wyrok i zapisując mu część mienia aby resztę dla dzieci ocalić Zdawało się w końcu, że nero umyślnie przebiera wszelką miarę, by się przekonać do jakiego stopnia znikczemnieli ludzie i jak długo zniosą krwawe rządy. Za spiskowcami wytracano ich krewnych, przyjaciół i prostych nawet znajomych. Mieszkańcy wspaniałych, wzniesionych po pożarze domów, wychodząc na ulicę, byli pewni, iż ujrzą całe szeregi pogrzebów. Pompejusz, Cornelius Marcialis. Flawiusz Nepos i Stacjusz Domicjusz zginęli, oskarżeni o brak miłości dla Cezara. Nowiusz Pryskus i jako przyjaciel Seneki. Rufiusza Kryspina pozbawiono prawa ognia i wody dlatego, że niegdyś był mężem Poppeji. Wielkiego Trazeasza zgubiła cnota. Wielu przypłaciło życiem szlachetne pochodzenie. Nawet i Poppea padła ofiarą chwilowego uniesienia Cezara. A Senat płaszczył się przed straszliwym władcą. Wznosił na jego cześć świątynię. Czynił wota za jego głos. Wieńczył jego posągi i przeznaczał mu kapłanów, jak bóstwu. Senatorowie ze drżeniem w duszy szli na Palatyn, by wielbić śpiew Periodonicesa i szaleć z nim razem wśród orgi nagich ciał, wina i kwiatów. A tymczasem z dołu, na roli przesiąkniętej krwią i łzami, wzrastała cicho, ale coraz potężniej Siejba Piotrowa, Siejba Piotrowa.